Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na informację dnia. Pandemia przyspiesza. Wczoraj padł kolejny rekord zakażeń. Ponad 53 tysiące. Od dziś w aptekach można będzie się nie tylko zaszczepić, ale też bezpłatnie wykonać antygenowy test w kierunku koronawirusa. Wariant Omikron koronawirusa nadał szybkie tempo. Chorych jest coraz więcej. Rząd zmienia więc strategię walki z pandemią. Jej częścią ma być powszechne testowanie w aptekach. W organizacji takich punktów mają pomóc doświadczenia wyniesione ze szczepień. Te pomieszczenia, które zostały wyodrębnione na potrzeby szczepień, z naszego punktu widzenia spełniają te potrzeby, które są związane z testowaniem. Nie ma konkretnych wytycznych resortu zdrowia, w jaki sposób ma wyglądać organizacja pracy. To decyzja właścicieli aptek. Propozycją jest, by testowanie odbywało się w określonych godzinach. Testy będą opłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. By je wykonać, nie będzie potrzebne skierowanie. Dziś 77. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz. To także Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Uroczystości będą odbywały się na terenie dawnego niemieckiego obozu. Ze względu na pandemię w obchodach wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz udział weźmie tylko niewielka grupa gości. Głównie będą to ci, którzy ocaleli. Nie będzie przemówień polityków. Organizatorzy uroczystości planują za to minutę ciszy i refleksji. Obchodom patronuje prezydent Andrzej Duda. Obchody 77. rocznicy wyzwolenia obozu będą koncentrowały się wokół początku zagłady Żydów, która rozpoczęła się wiosną 1942 roku. Ci, którzy ocaleli, będą mówić o pierwszym zarejestrowanym transporcie Żydów do Auschwitz. Był to transport 999 kobiet deportowanych ze Słowacji. Do obozu dotarły 26 marca 1942 roku. Wydarzenie ma zakończyć wspólna modlitwa w intencji tych, którzy zostali zamordowani, ale też tych, którzy ocaleli. Modlitwa ma być też wspólnym wołaniem o pokój. Niemcy założyli Auschwitz w roku 1940, by początkowo więzić w nim Polaków. Dwa lata później rozpoczęła się w nim masowa zagłada Żydów. W obozie z rąk zbrodniarzy zamordowano co najmniej 1 100 000 ludzi. Dzień wyzwolenia Auschwitz to także Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W Sejmie ruszyły prace nad projektem ustawy zwalczającym lichwę. Po pierwszym czytaniu propozycjami resortu sprawiedliwości zajmą się teraz sejmowe komisje finansów oraz sprawiedliwości i praw człowieka. Ofiarami lichwiarzy są tysiące Polaków. Kilkuset złotowe pożyczki potrafią zamienić się w tysiące złotych kosztów pozaodsetkowych. Propozycji, która ma zadbać o bezpieczeństwo osób korzystających z usług firm pożyczkowych, przygotował resort sprawiedliwości. Projekt, jak uzasadniał wiceminister Marcin Warchoł, kompleksowo rozwiązuje problem lichwy. Przewiduje rozwiązania cywilne, administracyjne i karne. Wprowadzamy jasny limit kosztów pozaodsetkowych w wysokości 10% dla pożyczek długoterminowych i 10% dla pożyczek tzw. chwilówek krótkoterminowych. 10% limit kosztów pozaodsetkowych, czyli dodatkowych opłat narzucanych przez firmy pożyczkowe, będzie obowiązywał w relacji między osobą fizyczną a przedsiębiorcą. Dla lichwiarzy będzie niemożliwe, żeby uciec w jakieś dodatkowe opłaty drobnym druczkiem gdzieś tam napisane pod umową, po to, żeby osoba nieświadoma, czego podpisuje, straciła majątek swego życia. Do kodeksu karnego wprowadzona zostanie jasna definicja tego, czym jest lichwa. Nadzór nad prawidłowością prowadzenia działalności pożyczkowej ma pełnić Komisja Nadzoru Finansowego. Będzie miała możliwość nakładania kar do 15 milionów złotych. Regulacje przygotowane przez Resort Sprawiedliwości poparł Klub Prawa i Sprawiedliwości. Nowe propozycje krytykowała za to poseł Izabela Leszczyna z Koalicji Obywatelskiej. Przekonywała, że wiceminister Marcin Warchoł nie bierze pod uwagę obecnej sytuacji na rynku pożyczkowym. Przedstawił obraz rynku pożyczkowego z lat 2013-2016. Nie ma świeższych danych? Są. No tylko, że one nie pasują do tezy ministra Warchoła. Wiceminister Marcin Warchoł odpowiadał na zarzuty podnoszone przez Platformę. Mówił, że z przepisów przygotowanych przez poprzednią władzę zniknęło przestępstwo lichwy, a wprowadzone po paru latach maksymalne koszty pozaodsetkowe były obchodzone na wiele sposobów. Te prezenty dla lichwiarzy ze strony Platformy spowodowały, że tutaj zleciały się wszelkiej maści firmy pożyczkowe z całego świata, żerując na bezbronności i przymusowym położeniu Polaków, doprowadzając do ruiny wiele osób. Projekt ustawy przygotowany przez Resort Sprawiedliwości trafił do dalszych prac w sejmowej komisji.
Trwała tanie Polskiego Ładu. Ci, którzy niesłusznie dostali niższe wypłaty, maksymalnie w lutym dostaną wyrównanie, zapewnił minister finansów Tadeusz Kościński. Wciąż odczuwamy skutki zamieszania, jakie towarzyszy początkom Polskiego Ładu. Część osób, pomimo że zarabia mniej niż 12 800 zł brutto, dostała mniejszą wypłatę. Minister finansów Tadeusz Kościński uspokaja i podkreśla, że pracodawcy są zobowiązani do wyrównania wynagrodzenia. Wystosowaliśmy rozporządzenie na początku stycznia, że praktycznie nakazuje, że pracodawcy muszą się dostosować, pomimo gdy pracownik nie złożył PIT-2 lub podpisał oświadczenie, że rezygnuje z ulgi dla klasy średniej. I choć szef resortu finansów jest przekonany, że rozporządzenie wystarczy, aby wszystkie pieniądze szybko trafiły do ich właścicieli, wśród pracowników księgowości pojawiają się głosy, że niezbędna jest tu odpowiednia ustawa. Więc żeby mieli ten komfort, żeby pracownicy dostali pieniądze z powrotem na rachunku jak najszybciej, to podnosimy rangę tego rozporządzenia na poziom ustawy. Treść dokumentu zostaje jednak bez zmian. To jest tylko, żeby przeciąć tą dyskusję i żeby szybko zwrócić te pieniądze. Tadeusz Kościński podtrzymał deklarację, że nikt, kto zarabia poniżej 12 800 zł brutto, nie straci na rozwiązaniach zawartych w Polskim Ładzie. Kościół i państwo na kresach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej to najnowsza książka profesora Mieczysława Ryby. Publikacja jest już dostępna w sprzedaży. Częścią polskiej tkanki narodowej są wartości chrześcijańskie. To prawda powszechna i oczywista, mówi prezes IPN dr Karol Nawrocki. Natomiast pochylić się nad zagadnieniem tak skomplikowanym jak struktura wyznaniowa i narodowa II Rzeczpospolitej w okresie międzywojennym wymaga odwagi, naukowej determinacji, wymaga też ogromu pracy. Kościół i państwo na kresach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej to książka autorstwa profesora Mieczysława Ryby. Podczas panelu dyskusyjnego wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Akademii Kultury Społecznej i Medialnej zaznaczył, że to Rzym stabilizował Polskę na kresach. Bez kościoła rzymskokatolickiego nie ma polskości na kresach i nie ma głównego czynnika, który stabilizuje przynależność tych kresów do państwowości polskiej. Książka jest wielowątkowa. Zawiera analizy postaw politycznych duchowieństwa grecko-katolickiego, prawosławnego i rzymskokatolickiego, a także opis polityki władz polskich w stosunku do różnych kościołów. Ta książka pokazuje tą fantastyczną stronę dążeń Ukraińców do zaistnienia, do pewnej autonomii, ale w ramach pewnego porządku, nawet nieprawnego, pewnego porządku kulturowego, cywilizacyjnego. Najpierw jesteśmy katolikami, a dopiero później jesteśmy Ukraińcami. Dziś, w czasach niespokojnych, nasze relacje z Ukrainą i z Kościołem grekokatolickim, choć trudne, są absolutną racją stanu, akcentował minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek. My je musimy rozwijać, bo to jest jedyny kierunek wzmacniania również państwa polskiego i społeczeństwa polskiego. I ta książka przyczynia się do realizacji tego właśnie celu, za co panu profesorowi, mojemu przyjacielowi bardzo serdecznie dziękuję. Publikację wydał Instytut Pamięci Narodowej. Książkę nabyć można stacjonarnie m.in. w księgarniach i punktach sprzedaży IPN lub za pośrednictwem internetu. Stany Zjednoczone i NATO pisemnie odpowiadają na ultimatum Rosji w sprawie Ukrainy. Niemcy i Francja próbują reaktywować format normandzki. Berlin chce wysłać do Kijowa 5000 hełmów, jednak ta propozycja została odczytana w Kijowie z rozczarowaniem. Rosja w każdej chwili może zaatakować Ukrainę. NATO wzywa do deeskalacji. Rosja kontynuuje rozbudowę wojskową. Widzimy też więcej żołnierzy, nie tylko na Ukrainie i wokół niej, ale także na Białorusi. W tych okolicznościach kraje zachodnie próbują wzmacniać Ukrainę militarnie i obronnie. Czechy podjęły decyzję o przekazaniu 4000 pocisków artyleryjskich. Niemcy prześlą 5000 hełmów. Oferta Berlina w obliczu tego, co działo się w ostatnich dniach, w Kijowie jest odbierana wyłącznie symbolicznie. 5000 hełmów to absolutny żart. Co Niemcy chcą wysłać w następnej kolejności?
poduszki? Mówi mer Kijowa Witalij Kliczko. Ukraina oczekuje od Berlina zwrotu w jego polityce o 180 stopni. Niemcy wciąż nie zgodziły się na dostarczenie do Kijowa broni z Estonii. Są też krytykowane za gazociąg Nord Stream 2. Kanclerz Olaf Scholz wspólnie z prezydentem Francji reaktywują w Paryżu format normandzki. Na razie jednak bez przełomu. Bezwarunkowo przestrzegane powinno być zawieszenie broni. Za dwa tygodnie spróbujemy znaleźć rozwiązanie dla wszystkich problemów, które niestety pozostają nierozwiązane już od 7 lat. Do kolejnych rozmów z udziałem ministrów spraw zagranicznych i doradców politycznych dojdzie w Berlinie. Rosja próbuje zablokować wejście Ukrainy do NATO. Swoją propozycję zawarła w dokumencie, na który zażądała pisemnej odpowiedzi. Taka odpowiedź została udzielona. O szczegółach mówił sekretarz stanu USA Antony Blinken. Drzwi NATO są otwarte, pozostają otwarte i to jest nasze zobowiązanie. Rosyjskie propozycje mają osłabić obecność NATO i Stanów Zjednoczonych we wschodniej flance sojuszu. NATO przekazało swoje pisemne propozycje równolegle ze Stanami Zjednoczonymi. Z Waszyngtonu i Brukseli płyną propozycje, które mają prowadzić do deeskalacji napięcia. Zaproponowaliśmy możliwość wzajemnych środków transparentności dotyczących rozmieszczenia sił na Ukrainie. Transparentność miałaby też obejmować ćwiczenia wojskowe w Europie i kontrolę zbrojeń rakietowych. Amerykanie przekonują, że piłka jest po stronie Rosji. Moskwę ostrzega też Turcja. Prezydent kraju podkreśla, że atak na Ukrainę byłby, i tu cytat, niemądrym posunięciem. To były informacje dnia, kolejne wydanie o 10:00. Z Panem Bogiem.